Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Zagłębia Sosnowiec. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować za tak liczne przybycie na naszą konferencję. Jest mi niezwykle miło powitać moich i Państwa gości. Są z nami prezes Zagłębia, pan Marcin Jarszewski. Witam Cię serdecznie, Marcin. Dzień dobry, witam wszystkich. Nowy trener Zagłębia Sosnowiec, Państwo już widzą, wiedzą. Pan Radosław Mroczkowski, witam trenerze. Dzień dobry Państwu. I na początek, zanim podpiszemy kontrakt, umowę trenerską, chciałbym prosić obu panów o kilka słów wprowadzenia. Marcin, bardzo Cię proszę. Może na początek wiadomo, w jakich znaleźliśmy się realiach pierwszoligowych. Ten miniony sezon był dla nas wszystkich w klubie dość sporą nauczką i te wszystkie ostatnie lata można powiedzieć, że te kolejne awanse robiliśmy z sercem i to serce czasem odbierało rozum. Trzeba dużo zimnej krwi, lepszego planowania i pracy na dużo wyższym poziomie, większej jakości, żeby móc myśleć o tym, żeby w ekstraklasie funkcjonować. Natomiast no, musimy sobie zdać sprawę, że wobec tego wszystkiego, co się dzieje teraz w piłce, że trzy drużyny spadają, z szóstego można awansować, że ta rotacja na poziomie ekstraklasy będzie dosyć duża. I wiadomo, że jesteśmy jednym z tych klubów, które zawsze będą do gry w ekstraklasie aspirować. Natomiast jesteśmy też jednym z tych, który zawsze będzie tym, który w tej klasie rozgrywkowej będzie się musiał bić o utrzymanie. W ciągu ostatnich 6 lat Zagłębie Sosnowiec 4 razy zmieniało poziom rozgrywek, bo zaczynaliśmy od dwugrupowej drugiej ligi, byliśmy w jednogrupowej po reformie, potem w pierwszej lidze, w ekstraklasie, teraz znowu jesteśmy w pierwszej lidze. Nie ukrywam, że jest ciekawie, ale ciężko. Są ludzie w klubie, są, można powiedzieć, mocno zmęczeni. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby ten ogień w nich nie zgasł, w nas wszystkich i żebyśmy w najbliższych latach znowu mierzyli wszyscy w jednym celu. Ja myślę, że to się powoli dzieje, stąd obecność między nami trenera Mroczkowskiego, z którym rozmawiamy od dłuższego czasu. Można powiedzieć, wiele rzeczy jest już zaplanowanych i to, że siedzimy tutaj i teraz podpisujemy, nie znaczy, że przez ostatni miesiąc nie pracowaliśmy nad Zagłębiem, które Państwo zobaczycie 27 czy 8 lipca w pierwszym meczu ligowym. Na pewno potrzebujemy spokoju w najbliższym czasie i dużo pieniędzy. Prawda jest taka, że zawsze zakładamy, że to będzie sezon, w którym będziemy chcieli stabilizacji, spokoju, a wychodzi jak wychodzi. No w praniu zawsze dążymy na koniec do tego, żeby zrobić jak najlepszy wynik sportowy. Mogę oficjalnie powiedzieć, że nie będziemy robić żadnej presji trenerowi, natomiast Zagłębie celem na najbliższy sezon będzie minimum 6. miejsce i tak też jest sformułowany kontrakt. Trener będzie automatycznie trenerem w kolejnym sezonie, jeśli osiągniemy 6. miejsce w tabeli, które pozwoli nam zagrać w barażach o ekstraklasę. Jeśli tak się nie stanie, też nie będziemy robić tragedii, będziemy patrzeć, jak ta drużyna funkcjonuje, jak ewoluuje, jak się buduje i jak pracujemy, bo czasami między 6. a 7. albo 6. a 8. miejscem decyduje jedna przypadkowa bramka, albo nawet taka bramka czasem decyduje o być albo nie być. Zupełnie przypadkowa po rykoszecie. No to jest piłka nożna. Nie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy musi mieć komfort pracy pod warunkiem, że będzie pracował najlepiej jak się tylko da i wszyscy będziemy to widzieli. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję prezesowi. Trener Mroczkowski, bardzo proszę. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Chciałem podziękować władzom klubu i panu prezesowi za zaufanie, za to, że
że mogę tutaj z Państwem już być i mieć fajną perspektywę pracy właśnie tutaj z Zagłębiem. Oczywiście jestem osobą bardzo ambitną i zdeterminowaną tutaj do tej pracy i chciałbym, żeby to były jak najlepsze wyniki, a oczywiście przede wszystkim praca, żebyśmy mogli tutaj stworzyć bardzo dobry zespół, który oczywiście te cele etapowe będzie realizował. Do tego będziemy dążyć już od pierwszych zajęć, a na pewno chciałbym tą determinacją, tą taką energią też zarazić wszystkich zawodników i ludzi w klubie. Mam nadzieję, że wspólnie zrobimy coś dobrego właśnie z Zagłębiem. Ja też dziękuję, trenerze. Czas dla fotoreporterów. Bardzo proszę, prezesie, trenerze, o podpisanie kontraktu. Czas dla Państwa. Tradycyjne pytania. Proszę oczywiście się przedstawić. Mikrofon dostarczy Pani Sara, która bardzo chętnie pomoże Państwu. Widzę, że już jest pierwszy chętny, Leszek Jaźwiecki, Dziennik Zachodni. To już nie muszę się przedstawiać. Dzień dobry. Jakich argumentów użył prezes, żeby przekonać Pana do pracy w Zagłębiu? Przede wszystkim plan na to, co będzie dalej z Zagłębiem. Pokrótce, żeśmy usłyszeli tutaj od Pana Prezesa, chciałbym rzeczywiście, żeby to wprowadzić w życie, tak? Te wszystkie rzeczy, o których tutaj była mowa. Na pewno to jest jedna rzecz. I mówię, jest plan, jest pomysł i widzimy, że też są chęci. To proste rzeczy, które każdego trenera przekonują. Czy może Pan zdradzić plan, jaki właśnie jest na ten zespół? Chcemy przede wszystkim od pierwszych zajęć zbudować zespół, który będzie w pierwszej lidze, nie tylko tak jak było tu powiedziane, i mam nadzieję ten cel, szóste miejsce realizował, tylko coś więcej. Wiemy dobrze, że tych zmian może być sporo, bo tak w praktyce może być. W związku z tym też musimy patrzeć na to, żeby przede wszystkim popracować na początku nad tym, żebyśmy mieli dobrych zawodników, solidnych zawodników, takich, którzy rzeczywiście będą prezentować pewien potencjał i też, no, żeby to były argumenty do tych właśnie, do zrealizowania tych zadań. Wojtek Todór, Wyborcza. Mam pytanie o najbliższych współpracowników trenera i kiedy zaczniecie ten plan realizować, więc kiedy zajęcia się rozpoczną. Jakie będą założenia tych przygotowań, czy gdzieś pojedziecie, czy to już jest wszystko ustalone? Tak, ale ramowo mogę powiedzieć, że pierwsze zajęcia 10, tak, ale 10 chcemy zacząć z taką grupą też zawodników, których mamy do sprawdzenia, zawodników, których może było mniej widać w ostatnim czasie tutaj, zawodników wypożyczonych do innych klubów, też młodych zawodników, którzy są tutaj kandydatami do tego, żeby w kadrze klubowej się znaleźć. To pierwszy taki. Oczywiście zespół będzie pracował indywidualnie od 6 czerwca do 14-15, bo tu mamy badania i taką diagnostykę pierwszą. Od 17 już będziemy pracować taki pierwszy pełny mikrocykl, który zaczniemy z tą kamerą. I współpracownicy. Współpracownicy. Przyjąłem zasadę i tutaj żeśmy też rozmawiali, że ten sztab, który jest, ja tutaj nie mam też powodu myśleć inaczej. Dajemy sobie szansę do współpracy. Oczywiście mam też zapewnienie, że będziemy mogli go rozbudowywać lub korygować w trakcie, ale chciałbym, żeby ci ludzie, którzy tutaj też oddają dużo, żebyśmy razem zaczęli, a zawsze to jest taki punkt wyjścia, tak? Zobaczymy, jak będzie dalej. Do prezesa. Wiadomo, że zespół będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo większość zawodników kończy im się kontrakty.
Czy prezes może zdradzić, kto odejdzie, kto ewentualnie jest w jakiejś tej perspektywie? Co do personaliów, nie chciałbym się wypowiadać, dlatego że po ostatnim meczu powiedziałem zawodnikom, że z każdym z nich skontaktuje się do końca miesiąca dyrektor sportowy i przedstawi stanowisko klubu. W wielu przypadkach będzie to po prostu zwykłe dziękuję. Natomiast co do personaliów nie chciałbym, dlatego że to jest moment, kiedy agenci i piłkarze są w transie, pobudzeni i każdy ma, że tak powiem, w głowie to, żeby ten kontrakt był jakiś niebotyczny, tak? Ja mogę tylko powiedzieć, że na rynku wciąż jesteśmy traktowani, jakbyśmy byli w ekstraklasie, tak? Musimy mocno negocjować, bo w ekstraklasie nie jesteśmy. Klub musi mieć płynność finansową, a wiadomo, że po spadku bywa bardzo trudno, tak? Że tylko chyba Lubin i Zabrze z racji mocnych finansów i mocnego w przypadku Zabrza dnia meczowego bardzo szybko się te kluby otrząsnęły. Natomiast Łęczna, Bełchatów, Ruch Chorzów, kilka innych klubów się nie otrząsnęło i to jest jakby dla nas priorytetem. Zatrudniając trenera, też sobie zdajemy sprawę, że wchodzi do klubu w bardzo trudnym momencie. To może czasami będzie się trzeba oprzeć o pracę z psychologiem. Naprawdę to jest moment bardzo ciężki dla Zagłębia. Można powiedzieć, że ta łódka mocno się huśta, tak? I trzeba ją ustabilizować, żeby po prostu zaczęła płynąć tam, gdzie wszyscy chcemy. I dlatego, tak jak powiedziałem, nie będę szalał i mówił, że Zagłębie wróci, że my zdominujemy ligę, bo widzę, jak pracują inni, jak to wygląda. Są od paru sezonów blisko tej ligi, są głodni, mają bardzo silne, wyrównane składy grające ze sobą długo. Budżety nie małe, więc my nie będziemy w tej lidze Krezusem ani kimś, kto będzie w stanie ją zdominować od razu. I ja mam jakby świadomość tego wszystkiego, że trzeba czasu. Gdzieś słyszałem, że prezydent powiedział, że w ciągu 3 lat chciałby, żeby Zagłębie wróciło. No oczywiście, ja powiem tak, jeżeli życie nam da szansę, tak jak dało wcześniej, to ją wykorzystamy bez względu na to, czy ktoś będzie mówił, że klub jest przygotowany, czy ma stadion, czy pasuje do ekstraklasy, czy nie. Bo my jesteśmy winni uczciwość kibicom, dlatego zawsze te słowa, że my nie chcemy, nie chcieliśmy awansować, dlatego nie awansowaliśmy, to zawsze jest bzdura. Także jeżeli na tyle będziemy silni sportowo, to po prostu tak, ale nie jest to warunek, który byśmy sobie znowu chcieli brać na barki, dlatego że naprawdę to szaleństwo musi w pewnym momencie się skończyć na rzecz budowy fundamentów. I takie jest zadanie i taki jest czas przed nami. Sara Bagińska, Akademia Zagłębia. Jak wiadomo, nasz klub ma bardzo dobrze rozbudowaną akademię piłkarską, dlatego chciałam zapytać, bo już słyszymy, że trener planuje współpracę akademii z pierwszą drużyną, ponieważ na pierwszym treningu już się mają pojawić młodzi kandydaci do gry w jedynce. Natomiast chciałam zapytać, jakie jeszcze formy tej współpracy są planowane? Przykładowo Akademia Wisły Kraków przygotowała projekt Wisła Youth Elite, gdzie sztab szkoleniowy pierwszej drużyny prowadzi specjalne treningi dla młodzieży Wisły, żeby sprawdzić ich właśnie w kontekście gry w pierwszej drużynie. I czego my możemy spodziewać się w Zagłębiu? Myślę, że podobnych rzeczy, no na pewno jestem też taki z natury dociekliwy, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży i to, co się dzieje w koło, więc no, będzie mnie tam pełno w koło i też na zajęciach. I na pewno znajdę na to czas i też wierzę, że będę mógł też indywidualnie popracować w tym kierunku. Także to mnie bardzo cieszy, że jest ta pewność, że jest młodzież i jak im więcej tej młodzieży zdolnej czy wychowanków, tym będziemy bardzo szczęśliwi. Jeszcze
jeszcze mam pytanie do prezesa, bo powiedziałeś, że ten szalony czas sprawia, że ludzie w klubie są zmęczeni, takie użyłeś słowa. Też jak rozmawialiśmy zimą, to stwierdziłeś, że może byłoby lepiej, gdybyś zrezygnował po awansie. Tak naprawdę wtedy tak czułeś, że może wtedy ktoś by to pociągnął. Teraz jakby wyzbyłeś się tych myśli, jakby, bo mówisz, że na nowo jest ogień, rozumiem, że ty go musisz rozpalić jako głowa tego przedsięwzięcia, więc jak to czujesz teraz? Był najlepszy moment do tego, żeby zrezygnować. Natomiast przyznam szczerze, że z takiej właśnie ten rozum podpowiadał, żeby wtedy powiedzieć dziękuję, że zrobiłem jakby swoje, bo niestety błędem naszym wszystkim, może nawet ludzi też wokół klubu czy kibiców było to, że ta ekstraklasa była dla nas jakby, jak na to patrzę z perspektywy, celem ostatecznym, tak? I poczuliśmy się jakby spełnieni samym awansem. Po prostu nie zauważyliśmy, że to dopiero miał być początek naszej pracy, a nie koniec. Chyba z takiej zwykłej próżności nie zrezygnowałem, bo myślę, że skoro tyle pracy, tyle życia włożyliśmy w to, żeby awansować, to chciałbym tym prezesem w Ekstraklasie być. Zrezygnowałem w innym momencie. Po jednym z meczów rozmawiałem z prezydentem, ale gdzieś tam z właścicielem, bo spotkaliśmy się jeszcze jeden, drugi raz i jakby przekonali mnie, żeby się nie poddawać w takim momencie, bo to jest jakby sport i wiele czynników, które powodują, że powinienem zostać. Gdzieś tam na dystansie lat jednak ten klub wyciągnęliśmy wspólną pracą na szczebel centralny, że znowu zaczęło być o nas głośno, że nie gniliśmy gdzieś tam w drugiej, trzeciej lidze przy całym szacunku dla tych rozgrywek, bo tam też jest ciężko, tak? Widzimy na przykładach dzisiaj, żeby wydostać się stamtąd jest bardzo trudno. Natomiast wpaść tam też nie chcieliśmy. Myślę, że jak pojadę na urlop, to i wyczyszczę pewne sprawy, że tak powiem, z właścicielem, może nie tyle wyczyszczę, co ureguluję, unormuję i znowu założymy sobie taki plan, jak mieliśmy wcześniej, wszystko było rozpisane od tego, że trzeba stworzyć sklep, restaurację, jakieś zrobić większe akcje marketingowe, powołać drugą drużynę. Wreszcie ten klub powinien mieć swoją książkę, która spisała ponad 100-letnią historię i to się wydarzyło. Wiele rzeczy nam się udało. Stąd nam się nie udało w Ekstraklasie i musimy to przecierpieć. Nie ukrywam, że niedawno prowadziliśmy bardzo długie negocjacje, już się wydawało, że po prostu, że klub zostanie sprzedany, że będzie nowy właściciel. Natomiast ja się bardzo cieszę, że w tych wszystkich negocjacjach i rozmowach brał udział prezydent, że nie będzie zarzutu, że ktoś tutaj się trzyma stołka na siłę i torpeduje pewne zapędy inwestorskie, żeby się obronić. Ja uważam, że jeżeli ktoś przyjdzie z dobrym pomysłem, z kapitałem i z takim uczciwym podejściem, i to będzie taki projekt wieloletni partnerstwa z miastem, to ma szansę przejąć ten klub. Natomiast w innym przypadku, gdy ktoś ma taki pomysł, żeby jednak zarządzać dalej miejskimi pieniędzmi przy jakimś znikomym własnym udziale albo nawet zarządzać pieniędzmi miejskimi potencjalnego inwestora, to można powiedzieć, że rozmowy upadną i tak upadną. Czy był taki zamiar albo myśl, żeby zatrzymać obecnego trenera? W pewnym momencie tak. Przed meczem z Jagiellonią. Bo potem już nie i kolejny czas jakby utwierdził nas w przekonaniu, że propozycji nie ponowimy. Do trenera Mroczyńskiego, ale może nie wprost do Zagłębia, ale trochę od nadpadgnicia w drugiej lidze. Pan pewnie będzie musiał czerpać też z tych doświadczeń i błędów, które pan popełnił w swojej ostatniej pracy. Czy pan już dzisiaj wie, dlaczego tak to się stało? Jaki pan błąd popełnił? Oczywiście, bo nie ma osoby, która tych błędów nie popełnia, tak? Ale na tą analizę też przyjdzie czas, bo najpierw chciałem, żeby
mojej głowy i analiza się pojawi w tym tygodniu. Na pewno też jestem to winny mianem kibicą, bo jak się mówiliśmy, mówię o Widzewie i tą analizę chcę zrobić i chcę też powiedzieć swoje zdanie na ten temat, bo do tej pory nie miałem szansy. Oczywiście to jest trudne. Każde rozgrywki mają swoją specyfikę, ale też bardzo się czułem odpowiedzialny za tą pracę i na pewno to, że jej nie dokończyłem, to jest dla mnie, to jest ta złość taka, bo uważam, że mogłem to zrobić i byłem przekonany, że to zrobię. Natomiast no, ktoś przejął tą odpowiedzialność, tak, bo po szóstej kolejce tak się stało i tych kolejek było jeszcze 8 i naprawdę można było to zrobić, ale uważam, że jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, to bierze też dużą odpowiedzialność na siebie. Oczywiście można rozpatrywać te różne detale, które miały wpływ na to, o tym też powiem, ale nie w tym momencie i myślę, że to nie można tego powiedzieć jednym zdaniem, absolutnie. Czy to były jeszcze błędy, bo to się okaże, tak? No bo to jest duża przestrzeń czasu. Kolejne pytanie, Mateusz. Dzień dobry, Łukasz Maj, Zagłębie Sosnowiec.pl. Pytanie się dwa do prezesa. Pierwsze to prezes powiedział, że mecz z Jagiellonią zadecydował o tym, że Waldes Iwaniuszka nie będzie dalej pracował w Zagłębiu. Czy to chodziło o to, że ten rozmów wyleciał na trybunę i swoim zachowaniem nie pomógł drużynie, czy to jeszcze coś innego? Nie. Trener Jagiellonia w ten sposób powiedział, że jeżeli drużyna się nie utrzyma, to praca w pierwszej lidze nie interesuje, bo będzie miał propozycję i ofertę z Rosji. Chyba tak nie ma. To są pytania, czyli trenera Iwanowskiego. Nie, bo może ta jego ekspresyjność i tak dalej, to tam za bardzo nie przeszkadzało. Oczywiście można dyskutować, czy panuje nad meczem, machając rękami, odwracając się, czy poprowadzenie meczu jest jednym z ważnych elementów. Natomiast no, to już zostawmy. Po tym meczu trener jasno zrozumiał, że w trudnych chwilach tam nie będzie, a potem jakby kolejne wydarzenia i analizy tych wydarzeń spowodowały, że nie namawialiśmy już więcej trenera i uznaliśmy, że to musi wyglądać inaczej. Drugie pytanie, jak prezes tu 6 lat pracuje w Zagłębiu, to do tej pory najlepsze wybory trenerskie to byli trenerzy, dla których to była pierwsza praca w roli pierwszego trenera na tym poziomie. Artur Derbin, potem Jacek Nogiera, później Dariusz Dudek, czy teraz trener też rozważał, jak zatrudnienie jakiegoś debiutanta, czy w tej trudnej sytuacji już nie było mowy o czymś takim? Ja powiem, że zawsze lubiłem ryzyko i zawsze to ryzyko się opłacało. Przede wszystkim tym trenerom, chociaż klubowi też, bo to ludzie, którzy z nami osiągnęli sukces. Tak? Jeśli chodzi o trenera Derbina czy Łuczywka, to mam satysfakcję, że to były decyzje za mojej prezesury, kiedy oni dostali szansę i jeden jest dzisiaj asystentem trenera Magiery, a drugi jest trenerem UEFA Pro i awansował właśnie do pierwszej ligi. I ja się bardzo cieszę z tego, dlatego że przychodzą tutaj do klubu, który ma, tak jak powiedziałem, ponad 100 lat i 36 sezonów w Ekstraklasie i w trudnych momentach ja nie miałem po kogo sięgnąć, żeby nam pomóc. Po prostu ten klub nie wychował żadnego trenera z licencją UEFA Pro. Tacy ludzie siedzą na trybunach w Zabrzu, zawsze chętnie pomogą, w Chorzowie, w Katowicach, we wszystkich większych klubach, a my nie mieliśmy kogoś takiego w Zagłębiu. Dlatego dzisiaj mamy, żeby mnie 15, zaryzykuję, to zmieniło, jeśli nie więcej, trenerów z UEFA A w Akademii, plus ludzi, którzy zaczynają istnieć w Polsce w większej piłce. To jest kapitał, który się spłaci za 10 lat, że Zagłębie Sosnowiec też będzie miało swoich ludzi na trenerskich stanowiskach. Liczę, że to będzie w najbliższej 10-latce przynajmniej 5 z UEFA. I tego życzę, żeby poszli śladami Artura Derbina. Bo mam nadzieję, że aplikują na... Ciężko jest się dostać, ale to są ludzie, którzy mają realne szanse na to. I to jest taka moja satysfakcja.
co do pytania, uznałem, że potrzebny nam jest trener, który ma opinię tego, że potrafi indywidualnie, w cudzysłów można powiedzieć, wyleczyć zawodnika, tak jak trener Fornali. Wielu zawodników zgasłych, odrzucanych ma szansę, mam nadzieję, się odbudować przez indywidualizację treningu, przez podejście, można powiedzieć, pedagogiczne, psychologiczne. Takim zawodnikiem być może, bo motorykę, siłę i wszystko, czego szukamy do obrony ma, to jest ona zawodnik, który wróci do nas, natomiast on jest jako człowiek spalony, tak można powiedzieć wprost. W Zniczu i w Ruchu Chorzów w zasadzie nie dostawał swoich szans, chociaż grał w kadrze U20, tak? Był zawodnikiem, brałem pod uwagę nawet pod młodzieżową tabrę na szóstkę. Tak? Przecież dostawał szans. I nagle co się stało, że przez 2 lata zawodnik z takim potencjałem praktycznie przestał istnieć? Zobaczymy, wróci. Jeśli się nie będzie nadawał, trudno, wypożyczymy go dalej i to się skończy. Natomiast mam nadzieję, że wielu zawodników przy trenerze odżyje. Poza tym trener ma to doświadczenie, którego moim zdaniem nam zabrakło po awansie do ekstraklasy. Ja to biorę oczywiście wszystko na siebie, to jest moja wina, moich decyzji i tak dalej. Natomiast myślę, że troszkę mało było ludzi w klubie z ekstraklasowym doświadczeniem i z pełną świadomością ekstraklasowych realiów. Po prostu zagłębił, że ostatnie 30 lat był w tej ekstraklasie tylko raz, 2-7, 2-8, minus 10, wiadomo, już jest zdegradowany. I tam specjalnie się chyba nikt nie wysilał, żeby jakiś wynik robić. Jeszcze graliśmy w Wodzisławie. I tak naprawdę tego naszego Zagłębia od ponad 30 lat w tej ekstraklasie nie ma. I siłą rzeczy gdzieś byliśmy, w cudzysłów, daleko od szosy. Dzisiaj ja mam pełną świadomość tego, jak to wszystko wygląda i na pewno wiele decyzji podjąłbym innych. Ale też nie chcę usprawiedliwiać brakiem doświadczenia, bo po prostu go nie miałem i wydawało mi się, że jestem mądry. Gdybym był bardziej pokorny, to może byłoby inaczej. Chociaż z drugiej strony ta nasza szarża, tak jak powiedziałem, zrobiona sercem, gdzie na koniec troszkę poława się, zabrakło rozumu, to jedna rzecz. A druga, że taki klub, który pracował systemowo budował drużynę, wybudował stadion, potem zrobił murawę, podejrzewam, etap po etapie wszedł. W zasadzie, jakbyśmy otworzyli książkę, to definicja. Taka jest definicja budowy klubu, drużyny, wszystkiego, jak Mięci Legnicy. Są takie same sytuacje, jak mówię, po prostu tutaj piłka nożna to jest 50% farta, przy dobrej pracy. Niestety, możemy robić wszystko, ale jak ktoś inaczej zagwizdzie, ktoś gdzieś kopnie, komuś zejdzie piłka, tu spadnie deszcz, ten się potknie, ten zamiast wkrętów założy lanki i się przewróci i możemy planować. I wtedy, no niestety, tak to wygląda i my to mamy tego świadomość. Skoro planach, to jeszcze chciałem zapytać trenera Mroczkowskiego, bo w klubie pozostał Szymon Pawłowski, czy rzeczywiście będzie skład budowany wokół tego zawodnika i czy z obecnej kadry takich pewniaków jest więcej? Oczywiście Szymon tutaj widzieliśmy, jeżeli chodzi o te mecze, które były w Zagłębiu, widzieliśmy sporo dobrych rzeczy i jednym tutaj z zawodników, mam charakterystykę. Na pewno zawodnik bardzo wartościowy i taki, który też daje dużo doświadczenia takiej piłkarskiej jakości. To ważna postać. Oczywiście to też będzie zależało od zawodnika, jak to będzie dalej i tak będziemy do tego podchodzić. Tak? Nie będzie tutaj równych i równiejszych. Będzie decydował trening, boisko i to, co prezentują poszczególni zawodnicy. Tak będziemy do tego podchodzić. Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych Zagłębia Sosnowiec. Ja do pana Marcina Jarosławskiego, prezesa. Z takim pytaniem. GKS Bełchatów awansował. Tam gra Patryk Molarczyk. Oglądałem kilka meczów. Bardzo fajnie się chłopak rozwinął. Wraca do nas, bo podpisał kontrakt. I czy będzie rozmowa, żeby wrócił do nas i grał w Zagłębiu? Myślę, że Patryk sobie bardzo dobrze radził na dziesiątce, na dziewiątce, bo on po prostu nawet jak nie chce, to automatycznie szuka tych wolnych przestrzeni, żeby tą piłkę mieć. Wiemy, że w każdym meczu ma 2-3 sytuacje. Wariantowo kiedyś trener Magiera czy trener Dudek ustawiali go na prawej pomocy.
daje jakieś pole manewru, no ale to z dziesiątki to trzeba wybrać najpierw Pawłowskiego, potem może Nowaka, no i walczy, no i na rywalizacja w Bełchatowie i na Zagłębiu Sosnowiec, to trener musi mieć na niego pomysł. Ja uważam, że to już jest jego czas, ale nigdy nie byłem kimś, kto powiedział, że ktoś musi wygrać, tak? No, nie będzie takiej opcji. Bo teraz w zasadzie powinienem w tych ostatnich meczach interweniować, ale też się nie chciałem wtrącać i wiele rzeczy mi się też nie podobało. Chociażby to, że wprowadzamy trzech zawodników z Akademii naraz w jednym meczu w wyjściowym składzie. Każdy miał dostać około 20-30 minut, można było ich fajnie wprowadzić, inaczej by to wyglądało, a tak to trzeba z nimi rozmawiać, bo są w szoku, przynajmniej dwaj o tych Rzadkowskich składzie. Bardzo dziękuję. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo Państwu dziękuję za część oficjalną. Zapraszam do rozmów indywidualnych, wywiadów i ewentualnie trenera poprosimy na boisko na taką ekspresową sesję zdjęciową. Dziękuję.